Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Corle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze The Medium. Płyty zostawimy w spokoju, te betonowe. Lecimy zwiedzać las, bo kogoś powinniśmy tu teoretycznie spotkać, czy coś. Czerwony domek? Co to tam miało być? Brzmiało jak mina w cyberpunku. Sadness? Oh, Sadness, is that you? Oh. Hi, Marianne. Did you find what you were looking for? I was hoping you could tell me. Sadness, I need you to focus. Think back to as far as you can remember. What do you see? Is this a game? I'm afraid not, hon. This is important. Listen, I know what Richard did. Was he the one keeping you here? Marianne! It's okay. I've sent him away. He's gone forever. Lily. Lily? Lily. That used to be your name. Do you remember? All that's happened. Your father. You remember him? I remember. Mommy. Oh, she was so pretty, but so sad. Just like you. It must be nice to remember your mommy. I never met my parents. We were in an accident when I was very little. I was the only one who made it. It was really lonely without them. I know what that's like. Ever since my friends. This is a lonely place, Marianne. I shouldn't be here. Maybe you'd be better off somewhere else. Maybe I could... Send me away? No, Marianne. I can't leave. Not yet. But why? Aren't you afraid of the monster? I am. But it doesn't need me anymore. It wants you. And when it breaks you, when it puts you on, It'll finally be able to leave this place, but it will never be full. It will never stop killing. Then let me send you away, so we can both leave. Now that you remember who you are, I can... No, Marianne. It's not just about me. It's you. You... have to remember the dream, the fire, the red house. What? Wait! No, what is the red house? You were there, Marianne. With me. You were always with me. I'm so sorry. Lily? Oh, shit. Gone. Just when I thought I could finally send her away. Thomas? I really hope you're still out here. Because I'm running out of options. Zastanawia mnie, jak daleko twórcy cofnęli się w tym przejściu. No pewnie nie zakładali, że ktoś będzie sobie tędy wracał. A jednak przygotowali całą ścieżkę. No dobra, wróćmy w okolice domu. Była przynajmniej okazja dość skrupulatnie przeczesać tereny, żeby czasem czegoś nie pominąć. No dobra, ale energii sobie chętnie łykniemy trochę. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Jakby jakieś lalki. Nie mamy. Are you looking for this little girl? I'm sorry, but Father doesn't like it when I talk to strangers. Smart man. He's the manager around here, right? Would you happen to know where he is? I'd love to have a word with him. Go away, or I'll scream. Clever girl. No ba. Anioł piekieł. Moja mała... Czy też mój mały anioł piekieł. Moja mała anioł piekieł. Czasem rzeczywiście jest trudno przełożyć coś na nasz język, tak żeby... oddać zamysł. No ale... Thomas... You were here. This was your place. Coś tam u góry się świeciło. Oh, hej! A eunuch. Someone's got good taste. No proszę, jakie tutaj też wspomnienia, czy promocja naszego kraju. Junaki. Na każdej wsi i nie tylko. What the hell happened here? July 27th, 1983. The Gemini case. The investigation is moving along, but I think Revach is starting to suspect something. Need to move fast. Tonight's the night. So they knew about Thomas. But how much exactly? And who the hell were they? Czyli... Tomasz miał... dwójkę dzieci? Jeżeli tak, to czy my moglibyśmy być drugim tym dzieckiem? Kurczę, roku urodzenia Tomasza by się przydało jakoś rozgryźć pi razy drzwi, ale tak później licząc chyba byłoby to możliwe, patrząc na to, że stracił rodziców w powstaniu warszawskim. Cały czas chodzi po myśl, czy my moglibyśmy być jego córką. No, they're already on to us. That son of a bitch is one of them. I can feel it. Fine, we'll make sure. Come on. It's almost dawn. One of them. Who are you running from, Thomas? Well, you're one to talk. This was your no, they're all O nie, jeszcze brama musi poczekać. Tym bardziej, że to chyba mamy brakujący element. A z drugiej strony raczej nigdzie nie pójdziemy, dopóki tej energii nie uzupełnimy, jeżeli rzeczywiście byłaby wymagana. O! Coś jeszcze nad nami. Liczę na to, że nic nas nie ominie. Tutaj dziwny kociołek ma miejsce. This looks like it could lift a pound or two. It's missing a handle, though. Nożyce. No dobra. Wracamy. I tak słusznie zauważyliście, tak... O, jeszcze to można nadusić. Znaczy też pewnie nam brakuje mocy. Zobaczmy, czy idzie wejść tu. Spadki klatek. Podobno pojawiają się nawet... przy niższych rozdzielczościach, tak? Więc coś to innego musi być odpowiedzialne za to, że czasem... Nawet przy tak prostych obrazach czy scenach. Okej. Gra potrafi chrupnąć. No dobra. Mniej więcej nam się wszystko już układa w jedną całość. To widzieliśmy, ale jeszcze bym zobaczył, czy na zewnątrz. Ja wiem! Nasza mała Lilianno. Ale czy czegoś tutaj nie zgubiliśmy? All right, Richard. It's just you and me. We're gonna have a nice chat. Hey! Hey! He really messed you up, didn't he? In ways no one else could. He tried to get to Richard, too. Didn't realize he was no longer there. Uda się podnieść. Zakłady Przemysłu tytaniowego w Krakowie. 6 zł. Now you're a hard-working man who could probably use a well-deserved smoke. It's Francis, right? Excuse me, but who are you exactly? No, just a guy looking to do the right thing. I imagine some would call me a patriot. Are you a patriot, Francis? Patriot, huh? I imagine others would call you something else entirely. No patriota, pali polskie fajeczki. Nie to, żeby innych nie było. Zobaczmy jeszcze, co za chatą by chcieli przed nami schować. Najlepsze jest to, że otwieramy bramę, żeby przedostać się dalej, a tak naprawdę wystarczyłoby tu za drzewem sobie przejść. Nie blokować nas niewidzialną ścianą i droga otwarta, bez kombinacji. Ale nie może być prosto. Albo czegoś jeszcze tam... Skup się na świecie materialnym, tak? Czegoś jeszcze tam się dowiemy. Teraz tylko powstaje pytanie, jak przekazać energię na ten generator? Czy jak na przykład tutaj strzelimy pod nim na dole? Nie, zdecydowanie za daleko. Doładujemy się jeszcze. Gdzieś muszą być schody, które doprowadzą nas na górę. Bo zakładam, że bez tego nic tam nie uruchomimy. Inna sprawa, że być może sama energia nam się przyda, żeby oddalić od nas jakieś licho. No i mamy. Niekoniecznie schod. No właśnie, nawet jakbyśmy chcieli przejść na drugą stronę, to tutaj skoki. Cześć. Nie, no to po coś to musi być. A! I to jest właśnie to, te dwa światy, żeby zwracać uwagę. Problem polega... A, już nie ma problemu. Po prostu musimy stać się tylko... częścią horroru. Ciekawe, pewnie mogliśmy tu zajść też od strony garażu. No to dajemy energię. Tak prawie. There we go. Żadnych kartek? No właśnie. Nie, nigdzie nie idziemy. A nie, to jest zejście na dół. Myślałem, że to tu jakieś... A. To już chyba wiem, jaki jest problem. Nie możemy tak daleko tego miejsca być. Być może dlatego jest jeszcze to przejście od strony bramy, ale zobaczymy. Sprintem. Sprintem! Shit. The thing's unstable. I can't keep it running for too long. Damy radę. Po prostu trzeba oddech wstrzymać, a zacząć naszą zabawę gdzieś przy samym przycisku. Więc stawmy się na dobrej pozycji do działania, tym bardziej, że możemy wyjść od strony bramy. I sprintem na górę. No i właśnie, to jest ciekawe. Gdzieś sobie chrupie, żeby nagle ocek, a jednak może być 60 klatek. To wie, być może fałsen gdzieś. Takie tutaj dziwne rzeczy nam powoduje. I klikam. O, tylko teraz pytanie, czy... No nie, ale to jest chyba droga w jedną stronę. Nie na zasadzie, jak się silnik wyłączy, to nam to w głowę walnie. O. Nie chcę tu ginąć. Trzyma dobrze. Więc mamy chyba wszystko. House. It was then I knew. This was the place. The answers were right in front of me, buried among the ashes. There's gotta be something left. Mimo wszystko nadal uważam, że dał radę obejść ten dom naokoło, ale co to za rozrywka? Ruszać na skróty. Że nic z tego, tak o. God damn freaks. You think you're so special? You'll burn just like the rest of us. Jesus. Who the fuck is that guy? Nie wiem, ale miał ciekawe rozrywki. Zakładam, że ta spalona chata to trochę jego sprawka. Zobaczmy, czy jeszcze czegoś nie pominęliśmy z tej strony, chociaż... O, a może jednak? Muszę też pamiętać o świecie. Z góry przepraszam, jeżeli coś się pojawiło w świecie duchowym i nie zauważyłem tego, ale to jest coś, co wspomniałem przy wersji demo, że tak łatwo skupić się tylko na jednej krainie. Wtedy coś może umknąć niestety z tej drugiej. No, gdzie jesteś? You think you're tough? When you hear them squeal and you smell their bodies burning, you'll tell me everything. You'll beg me to listen. God. There were children inside? Was she? Was I? O, ja bym wszedł jeszcze do domu. Tam nas co prawda... Nie, to jednak bym nie wchodził do domu. The spirit of this place. It never stopped burning. Okay. Gdzieś nas duchy, znaczy duchy, motyle nas gdzieś prowadziły jeszcze w tym wszystkim. A nie, a może jednak. Okay, let's see who you really are. You fuck. Not tight, huh? You want to give it a go? Be my guest. Nah, this one's all yours. I like to think I'm more of the brains of the operation. Yeah, I got an idea. Why don't we... or that. Yeah, that'll work too, I guess. Right. What do we have here? Fuck. I knew he was trouble. Security service. That little shit. That's no way to talk about a government agent, comrade. Wake up, comrade. Socialism ain't gonna build itself. Fuck. You don't know who you're messing with, kid. Oh, but I do. I've spent a lot of time getting to know you, Thomas. In fact, you're kind of a pet project of mine. Oh, yeah? What's my Speedo size? Funny guy. Oh. I love this one. You like it too, comrade? Fuck you. Let's play a game. It's called What Makes Thomas Tick? So, the Nazis found you in Warsaw when you were, what, 3 years old? Oh, they were gonna kill you, but they didn't. No, they saw your potential and wanted to harness it. But then... poof. The war's over. In comes the heroic Red Army, and... they locked me up for years. Fucking savages. They do important scientific research. Find out what it is that makes you special. And what is that exactly? Ask your mom. You enjoy it, don't you? Hurting people like those scientists. What were you, 18? I saw the photographs. I know how to make a man hurt, but I gotta say, I was impressed. Stick around. I'll give you a live demonstration. And there you were, free at last, but always on the run. And look at you, you almost made it. But you had to use this power of yours again. And on who? On your best friend, Richard. You had it coming. Yes, I know, you wanted revenge, I understand. I would do anything for my child too, whatever it takes. Leave my children out of this. Children, yes. How much pain would you endure to keep them safe? What would you sacrifice for them? Your freedom, maybe? Let me go, you piece of shit! That's what I thought. I'll let you go. But first, I want you to tell me all about these powers of yours. Then earn it! Come on! Enough of this sissy shit! Hit me! I thought you'd never ask. Get some rest, Thomas. The next time you wake up, the real pain begins. Wake up, sleepyhead. Time's running out. What did you do? Here. See for yourself. No! You sick fuck! Let me out of here! Let me out! Oh, they're still in there, Thomas. Will you show me now? I will, Conrad. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Corle, trzymajcie się. Hej, hej.